Zbyt duża prędkość i niedostosowanie do warunków panujących na drodze, a także nieodpowiedni strój. To najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem motocyklistów. Wraz z początkiem sezonu wzrasta liczba niebezpiecznych zdarzeń, w których biorą udział kierujący motocyklami. Tylko w czasie minionego weekendu na śląskich drogach doszło do 3 śmiertelnych wypadków z udziałem motocyklistów. Magda Syncewicz. Bieruń, Czechowice, Dziedzice i Ochaby. 3 różne historie z tym samym tragicznym finałem. Powody wypadków były różne. Nieprawidłowo wykonany manewr zawracania przez samochód dostawczy, wyprzedzanie na ostatnią chwilę i niezachowanie bezpiecznej odległości. W ostatni weekend na śląskich drogach doszło do 340 kolizji i 14 wypadków. 3 osoby straciły życie, a 18 zostało rannych. Ofiary tych zdarzeń spośród nich to 2 motocykliści i 1 pasażerka kierującego motocyklem. Uważajmy, sezon motocyklowy jest w pełni i na drogach pojawiło się dużo jednośladów, więc należy zwracać uwagę, patrzeć bacznie w lusterka, aby zachować tą czujność na drodze. Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich. Przypominają też o tym ci, którzy na co dzień kształcą kierowców. W otwartym w marcu tego roku Krajowym Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Katowicach można wziąć udział w symulacji wypadku z udziałem motocyklisty. W prawdziwym życiu czasu na reakcję jest jeszcze mniej. Motocykl jest, bym powiedział, takim dość specyficznym pojazdem, bo mały, niewidoczny i okropnie szybki. I niejednokrotnie kierujący samochodem jest zaskoczony tym, że ten motocykl pojawia się właściwie znikąd. Przy gorszych warunkach pogodowych też ten motocykl jest mniej widoczny. Może się nam schować gdzieś za słupkiem przy skręcie, więc naprawdę trzeba uważać. Najbardziej muszą jednak uważać sami motocykliści, którzy nie mają przecież na drodze żadnej ochrony. Żeby w sytuacji awaryjnej dotrzeć nie tylko do nich jak najszybciej, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach kupiło 2 motoambulanse z pełnym wyposażeniem do ratowania życia. Ratownicy medyczni też mają swoje spostrzeżenia na temat zachowań motocyklistów. Bardzo często bywa tak, że nawet doświadczeni kierowcy jednośladów mają problem z utrzymaniem równowagi czy zastosowaniem się do obecnie panujących przepisów, czyli jadą za szybko, źle wchodzą w zakręty. No, widzimy potem tego efekty, przykre efekty. Do najczęstszych urazów u motocyklistów należą obrażenia twarzoczaszki, klatki piersiowej, kończyn czy narządów wewnętrznych, które nierzadko kończą się zgonem.